Witam was, docent polskiemniebrowary.pl. Poznajecie? Wytrwali widzowie wiedzą, znają tego jegomościa, mój tato. Dzisiaj wyjątkowa okazja, świętujemy okrągłą 70. rocznicę narodzin. Urodzin. No. To znaczy, to minęło dwa dni, prawda, 15. Także... A jeszcze na pewno minie kilka dni, zanim to opublikujemy. No jest mi bardzo miło. Zrobiłeś jak mi, się czujesz, tato? Zrobiłeś mi miły prezent, tutaj takie bardzo ładne zdjęcie z piłką, prawda, PZPN-u z Mistrzostw Europy 2012 roku przy moim samochodzie w pięknym ogrodzie u mojego Dutów. Bratanka. Wszyscy Dutowie, znają Dutów, także, oczywiście. Podoba mi się to zdjęcie, bo zazwyczaj swoje facjaty nie bardzo... Że zdjęcie, myślałem, że prezent, ale nie. Prezent mi się bardzo podoba, no, dlatego go pokazuję. No, więc, bardzo, bardzo mi miło. No mnie też. No i właśnie przygotowałem, bo zdajesz sobie sprawę, że wideo z twoim udziałem cieszy się popularnością. To tylko było raz. Dwa. Dwa razy w Dłutowie. Tak. Także po raz... teraz jesteśmy w Warszawie, na Ursynowie, w zasadzie na Natolinie. Na Natolinie i z okazji twojej 70. Na tym balkonie wychowałeś się, prawda, bardzo dużo przeżyć tu było ciekawych. I kilka też piwnych degustacji na tym balkonie również zostało poczynionych. Nie tylko piwnych. Dawniej nie piło się piwa, piwo się mocniejsze trąbki. No a ja piłem tutaj tylko piwo. Dobrze, a jeżeli o piwie mówimy, no to widzicie, kartonikowo, dzisiaj trochę kartonikowo, tak na specjalną okazję. Jeszcze raz takie jakieś właśnie kartoniki. Więc Deep Dark Sea, głębokie morze. To jest Octavio. Octavio. Wow, 500 days of... Contemplation. Contemplation. Bo to takie niby klasztorne. 500 dni kontemplacji. Dark forest, czarny las. Więc widzisz, wszystko takie zagramaniczne, ale generalnie wszystko jest polski. Wszystko to są polskie piwa. Natomiast nie zaczynamy od kartoniku, zaczynamy od takiej sakiewki. No i tutaj masz... To jest jako prezent dla mnie może? To jest generalnie degustacja jest prezentem. Red ale, red wine. Feather aged. No więc zaczynamy od wysokiego C. Flanders Red Ale. Nie wiem, czy miałeś okazję pić Flanders Red Ale. Browar Dwie Wieże spod Krakowa. Aha, to nie ten łódzki, który często... A, tak, zaczęliśmy, słuchajcie, od Klubu Piwiarni Browar Warkot. Stout mleczny. Co powiedziałeś? Bardzo dobre piwo. Znaczy, smakowało mi, prawda, także... Małgosiu, bo tam piwowarem jest Małgosia węgierska, kobieta, więc... Małgosiu, tata chwali twoje piwo, ja również chwalę. To też babianiczanin, łodzianin, bo przecież w Łodzi, prawda, kibicowałem UKS-owi w latach 60. Teraz UKS wrócił do ekstraklasy. To nie wiedziałem, że byłeś kibicem UKS-u, bo w Dłutowie to bardziej widzę. No nie. To były lata 60. Widzę wtedy nie tam. No tak, bo to. A klasa, wiesz. No. Widzę w bardziej lata 80. w Dłutowie, to tak. Dobrze. Przejdźmy do rzeczy, bo dygresji sporo, a podejrzewam, że to się może rozwinąć z tymi czterema piwami naprawdę dosyć długo, więc mówię, Flanders Red Ale. Więc ja przeczytam jednak, bo żebyś został wprowadzony w klimat tego piwa. Flanders to kwaśne, czerwonawe piwo wywodzące się z Flandrii, północno-zachodniego regionu Belgii. Charakteryzuje się wyraźną kwasowością, subtelną ziemistością oraz owocowym, nieco winnym charakterem. Więc no już tutaj trochę... Kolej, no, piwo, tak ciekawy profil, zawdzięcza szczepom dzikich drożdży oraz bakterii. Flanders Red Ale przez 14 miesięcy dojrzewał w towarzystwie drożdży i bakterii. Wyest 3763 Rosel Ale Belgian Sour Blend w prawdziwym dębowym federze, w którym rok do roku było macerowane czerwone wino w morawskiej winnicy winiarstwi u Kapliczki, co przyspieszyło oksydację, nadało delikatnej octowości oraz subtelnych tanin. Chcę tylko ci pokazać, że jest to kompleksowy trunek. No to zrozumiałem, tylko że drożdże, prawda, drożdże były zawsze ważne u mojego ojca w piekarni. Prawda, zakwas na drożdżach, chleb wtedy rzeczywiście był wspaniały i naprawdę dobrze się sprzedawał. Tak, bo dziadek był piekarzem, więc
Drożdże piekarnicze. Bardzo dobre. Jakby... Najlepszym w całym powiecie pabianickim. Jakby co, jest jedno piwo, jest to finlandzkie, wywodzące się z Finlandii Sahti, które jest robione na drożdżach piekarniczych, ale to Sahti przy innej okazji. No to drożdże czuję troszeczkę. No jest ciekawy aromat. Twoje zdrowie, tato. Oby 70 dożyć. To jest jak mgnienie oka, synu. Ty jesteś już stary chłop, przecież też już dobrze po 40, także wiesz. Spróbuj niedaleko. Spróbuj i, bo dlatego przeczytałem, żebyś nie powiedział, co to za kwas. O matko, rzeczywiście. No kwaśne, no. Bardziej kwaśne niż, niż kwaśnie zupa ta. Zaskoczyło cię swoją kwasowością? Za bardzo, tak, tak. Tak, w smaku zdecydowanie kwaśność jest dominująca. Kwaśne, no nawet nie jest tak kwaśne. W aromacie było bardzo fajnie, bo aromat był kompleksowy, był lekki bret, czyli ta zagroda, ta dzikość drożdży, właśnie Brettanomyces. Troszkę owoców było właśnie czerwonych, troszkę może pod wino, natomiast smak jest bardzo jednowymiarowy jednak. Tutaj zdecydowanie kwaśność wygrywa i za dużo się innego nie dzieje. No, nie dam rady chyba wypić tego kufla. Szkoda, że octowość jest zauważalna, bo tutaj jest problem z octem, że w gardle po prostu jest takie lekkie wypalanie jest. Jest wyraźnie, tak czuję się. Więc aromat bardzo na plus, złożony, natomiast smak dosyć jednowymiarowy i octowy. Jako marny koneser piw jednak muszę stwierdzić, że to się nie da pić. No więc, ale słuchajcie, to nie był falstart, bo zaczęliśmy stoutem właśnie bardzo dobrym z browaru Warkot. No to jest zdecydowanie piwo no, dla sourheadów, tak? Czyli dla ludzi lubiących kwaśne, tak? Kwaśne głowy. No i zostają nam trzy piwa. Jeszcze. Raczej no, nie to tata powiedział. Ja szanuję browar Dwie Wieże. Ale faktycznie... Znaczy, browar może być dobry, ale akurat ten rodzaj piwa dla mnie akurat nie jest. Dobrze. Przechodzimy do czegoś innego. Prawdopodobnie będzie to piwo klasztorne. 24 plato. Metodycznie, wiesz, dobieraj właśnie tak. Czekaj, 9,2, tutaj 10,1, tutaj 9,3. Tak jest, zacznijmy od klasztornego. Póki co myjemy szkło. No dobra. No faktycznie browar Dwie Wieże przegiął z tą kwasowością, bo nawet ja czuję cały czas palenie w gardle po tym piwie. Przepłuczemy, no właściwie ciężko nazwać to piwo jako piwo do przepłukania. 24 Balinga, 9,2 Alko. Browar Jana z Zawiercia. Długie te opowieści są, bo to widzisz, takie ekskluzywne piwa, to muszą być też długie opowieści. No, jeżeli poznajcie... to ekskluzywne piwo, to proszę bardzo, no, złotymi literami. Tak. Poznajcie Oktawia i jego poczwórne piwo, któremu receptura objawiła mu się podczas pewnej majowej juczni. Niech was nie zwiedzie klasztorne pochodzenie. Trunek jest anielsko gładki, ale może wywołać diabła za skóry, aż chóry anielskie zapieją. Solidna goryczka jest w stanie nawet świętego zwieść na manowce, więc ostrożnie stąpajcie tą ścieżką, sławiąc słody i chmiele stworzone na boskim padole. Nie traćcie głowy, pijcie i cieszcie się bogactwem aromatów, wspominając dobrego ojczulka. Podpisy piwowarów Dawid Zamora, Wiktor Saczuk, pozdrawiam panów. Wspaniale, prawie zgrzeszymy, jak wybijemy, gdybyśmy byli ojczulkami. Nie, no przecież jak najbardziej piwo było ważone przez lata w klasztorach i jak najbardziej w trakcie postu było uzupełnieniem diety. Także piwo nigdy nie było zabronione. No dobrze, polewaj. No,
powiem wam, kwadrupla pić w temperaturze. Jakiej temperaturze? No, mamy 27 stopni. No, bez przesady. 27 stopni, no w słońcu jest. No w słońcu jest na pewno. Żeby spuścić zasłonę, będzie trochę chłodniej, ale ty chcesz mieć dobre naświetlenie. Tak, proszę bardzo. No. Prezentuje się nieźle, naprawdę. Tak, kolor wiesz, tutaj bardzo ładnie wygląda już w końcu. I ta piana, jest piana obecna, więc przy zawsze kwadruplu. Świeży zapach, jaki wiesz. Nie no, piana jest super, naprawdę. Drobniutka, żółto-brązowa. O! Już? Coś o zapachu powiesz? No. O! Browar Jana się cieszy. No. Głębie smaku czuję, tak wiesz. Suszone owoce w smaku. Rodzynki, suszone morele. Wszystko na tych... Twoich ulubionych też tak. Bardzo lubisz takie suszone tak. Rzeczy kupować, spożywać, więc zdecydowanie jest to właśnie taki bakalant w płynie, jeżeli chodzi o aromat. Tak, do delektowania bardzo dobre piwo. Ale wracam cały czas do tego łódzkiego, bo tam to piło się bardzo dobrze, nawet można powiedzieć duszkiem. Tak, stout, ciemne piwo rzadko bywa tak... pijalne, więc to była 14, 5% alkoholu, kawa, czekolada, idealnie zbalansowane, generalnie po wytrawnej stronie. Sam wróciłeś, więc tak. Browar Warkot zawsze warto chwalić. Natomiast to piwo, tak, w smaku również te wszystkie suszone owoce, bardzo dobrze ukryty alkohol, 9% jest niewyczuwalne. To poczujemy to właśnie tak jak tutaj. Ostrzegają nas, żebyśmy nie wywołali diabła zza skóry. Zobaczcie, no. Piwo degustacyjne, a wypiłeś na trzy łyki. No tak, no, powiedziałem, że mi smakuje. No dobrze, no to w takim razie... A zobaczymy za chwilę, jaka będzie reakcja mojego organizmu. A najlepszy numer jest taki... W zaprawionych bojach przez 70 lat. A teraz cię zdziwię, ponieważ tutaj wszyscy widzą, najlepiej spożyć przed 6 lutym 2019. Czyli jest przeterminowane mocno i jak wszyscy dobrze wiedzą, takie piwa trzeba terminować. One się wtedy układają. Właśnie dlatego teraz ono jest świetnie ułożone. Ten alkohol jest w ogóle niewyczuwalny w smaku. Więc kto ma Octavio, to wygrał zdecydowanie i warto go trzymać. Jest naprawdę bardzo dobrym kwadruplem. I ze słodyczą. Jak odczuwasz słodycz w tym piwie? No jest. Sporo słodyczy. Sporo czy tak? Ja bym powiedział właśnie w sam raz. Właśnie nie jest jakoś specjalnie słodkie. Nie, rzeczywiście, no jest sam raz, tak, bo i goryczkę czuję, więc... Można powiedzieć, że jest wszystko na miejscu. No. Ale grzeje. Chociaż właściwie grzeje chyba bardziej słońce na balkonie niż to piwo, ale na pewno te 9% tutaj też. No jakiś słaby zawodnik jesteś, że tak się grzeje. Ale zobaczcie, co się dzieje na ściankach. Jak w ogóle. Co? Jak ono pięknie wygląda, jak się osadza ten płyn. Rewelacja. No tak, jak się jeszcze wniesie, żeby się nie zmarnowało już. No to. Octavio ci podszedł. Przed nami dwa bałtyckie portery, więc troszkę zmiana klimatu. To już nie będzie właśnie tego... Chociaż bałtycki porter, więc suszona śliwka też jest w aromacie, w smaku. Zobaczymy. Dobrze. Let's go. Vamos. Ok. Dołączył Tyson. No też już słuszny wiek. 13. O, no to też chyba więcej nawet niż 70 no, dla pieska. Tak, dla psa 13 to już naprawdę zaawansowane. W świetnej formie. Jak pani doktor powiedziała, serce ma 3-4 latka. O. Także bardzo,
drogo kosztuje takie utrzymanie takiego pieska. Dobrze, czytamy o kooperacji browaru Nepomucen z browarem Widawa, Imperial Forest Baltic Porter. Dark Forest. Ale tutaj ciemny las. Tak. No. Ciemny las to miejsce, które zawsze było snute magicznymi mocami. Poznali jego moc najwięksi śmiałkowie. To właśnie tam spróbowali po raz pierwszy ambrozji, którą wspólnie uważali magowie z browarów Widawa i Nepomucen. Weź łyk mrocznego eliksiru, który trzymasz w ręce, a zrozumiesz. Bo piwo to tylko początek, a reszta to czysta magia, która spaja moc imperialnego porteru bałtyckiego, wzbogaconego o gałązki leśnych iglaków. No to bardzo blisko natury, więc spróbujemy. Czyli firmowa rzecz piwowara Nepomucen. Bardzo lubi właśnie dodawać tego typu leśne dodatki. Ciekawe. Jestem dobrze. Pełen, wiesz... Wyczekiwania. Wyczekiwania, tak. I to też ciemne. No, porter bałtycki zawsze ciemny. Dzisiaj ładnie się piany nam kształtują. Piękna brązowa piana, drobniutka. Nawet większa niż u Jana. Co powiesz o aromacie? Czujesz te leśne? No jakoś tak, wiesz. Muszę się skoncentrować. Dobrze. Nie będę taki... Trudno wyczuwalny, wiesz, jakieś leśne zapachy. A nie masz kataru? Słuchajcie, spokojnie, jak najbardziej są. Są te leśne motywy. No iglak dla mnie tutaj jest ewidentny. Bardzo, bardzo fajnie ten iglak gra. Myślałem, że będzie jednowymiarowe, że ten właśnie las przykryje totalnie aromat, ale tak nie jest na szczęście, że jest tutaj i ten iglak, i właśnie takie porterowe nuty ciemne. No, to na pewno te porterowe ciemne nuty są. Śliwka. To jest ta porterowa śliwka i tą śliwkę ewidentnie czuć. Kurczę, bardzo fajny aromat. Bardzo fajny aromat. Śliwkę też wyczuwam. Ty jesteś, wiesz, bardziej doświadczonym koneserem, więc pójdę za twoimi wskazówkami, ale tego lasu jakoś tak za bardzo nie wyczuwam, chociaż ja jestem człowiekiem lasu, bo... No to widzisz, a ja jestem człowiekiem... wychowałem się w lasach, więc... No to już dlatego ty potrzebujesz większą dawkę tego lasu, żeby poczuć, a ja jako mieszczuch troszeczkę igliwia poczuję i już dla mnie jest to ewenement. Może to tak działa. No, już się napiliśmy, ale tak. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem tekstury tego piwa. No, bardzo ono jest gładkie, takie gładkie, takie jak samitne. Ale solidne taka jest. I bardzo treściwe. To ciało, to piwo ma bardzo jest treściwe. Sformułowania treściwe, ja powiedziałem solidne. Dobrze, niech będzie treściwe. No i taka delikatna słodycz też jest, prawda? I ona fajnie współgra z taką terpentynową... Kojarzysz w Dłutowie? Oni mają taką nalewkę na tej pętach sosny. I to jest moczone w terpentynie. I tutaj taki motyw właśnie tej sosny, tego iglaka z terpentyny, on tutaj jest. No teraz tak mi się gdzieś tam na moich receptorach czuciowych osadziło właśnie takie uczucie, jak powiedziałeś, terpentyny, czy tam... Pędy sosny. Pędy sosny. Tutaj to pędów sosny chyba nie ma. Tutaj są gałązki świerku i gałązki sosny i gałązki jodły. Więc nie ma pędów, są gałązki iglaków. Jaki werdykt? Pozytywny, pozytywny jak najbardziej. Zamilkliśmy, bo naprawdę ten trunek jest wart degustacji. Tak. Także bardzo dobrze się czuję, jak wiesz,
70 lat. Lekarz ci nie zabronił spożywać alkoholu? Nie, broń Boże. Ale teraz czuję goryczkę taką, wiesz co? Chłopaki, wielkie gratulacje za to piwo. Tutaj data przydatności, wbrew pozorom, nie jest przekroczona. 22 maj 2020 rok. No. Jak ja się cieszę, że mam jeszcze jedną butelkę tego piwa w swoich zbiorach, więc spokojnie za rok minimum może odpalimy to piwo, zobaczyć. Ale tutaj się nie ma co układać. Tutaj jest naprawdę wszystko jest elegancko. Lekka słodycz, lekka właśnie taka ostrość igliwia, strepentyny. Solidne ciało, piękna gładkość, alkohol fantastycznie wkomponowany, złożony aromat, bardzo dobre piwo, gratulacje. No, nadajesz nieźle, więc ja tylko mogę powiedzieć, że to piwo, wiesz, Jana, teraz Dark Forest, okej. Okay. Mogło być. Dobrze, to za chwilę, może niekoniecznie grand finale, ale grand finale, jeżeli chodzi o alkohol, bo 10,2, więc już... Wow. Więc już wow. Przekraczamy Rubikon, w sensie... Tutaj się damy radę, damy. Tak, dobra. Mara. No dobrze. I kolejny... Bardzo dobrze. Czyli degustacja generalnie mimo... Przebiega we właściwym kierunku. No, właściwie już ostatnia teraz rzecz. Deep Dark Sea. Tak. Mieliśmy ciemny las, Dark Forest, teraz będzie Dark Sea. Czyli z lasu przemieszczamy się w głębiny oceanu. Ale cały czas Bałtyk. Bałtycki porter, tylko że w beczce, barrel aged, beczce po. To znaczy Bałtyk. Po czerwonym tam, winie. Było, bałtycki jakiś, tak, tak, porter tam. Bałtycki, tylko że z dodatkiem właśnie tych gałęzi różnych iglastych. A teraz jest z dodatkiem czego? A teraz jest leżakowane w beczce po czerwonym winie. I już czytam morską opowieść, jak najbardziej morska, bo jesteśmy w Bałtyku. Coś czai się w głębinach. No, Bałtykiem. Tak, dobrze. Nie no, może no, być tak, też w Bałtyku. No tak, no tak. Tak. No, coś czai się w głębinach, to majestatyczny porter bałtycki leżakowany w beczkach, by nabrać mocy i charakteru. Głęboki aromat gorzkiej czekolady wciąga w nieprzejrzystą toń piwa i zachęca, by zatopić w nim usta. W smaku grasują ciemne owoce, razowy chleb i muśnięcie szlachetnego alkoholu. No więc ci podpowiadają, co powinieneś czuć. Zobaczymy, no czy to odczujesz. Chleb, to już bardzo dobrze. Razowy chleb. Ja jestem rzeczywiście koneserem chleba, bo zawsze podpadałem ojcu, bo jak tylko był wysad świeżutkiego piwa z chleba, no to bardzo lubiłem pokosztować właśnie. Jako koneser dobrego chleba byłem. Czyli poszedłeś w degustację chleba, a nie w piekarstwo. Nie. O to miało ojciec pretensje. No. O Boże, znów jakie gęste. Daj się popatrz, damy radę. No, ono chyba jest najciemniejsze z tych wszystkich, tak mi się wydaje. Tak, na to wygląda. No, nawet bukiet mi się podoba. No piana raczej skromna, nie jest jakoś zbudowana mocno, raczej cienka warstwa. No i co? Powiesz? Bukiet zachęcający. Będziemy pić. Dla mnie czerwone owoce jak najbardziej i to czerwone wino, ta beczka jak najbardziej oddała w aromacie te swoje winogronowe akcenty. Te czerwone owoce jak najbardziej są obecne, więc barrel aged popieram, jeżeli jest po innych alkoholach niż mocne. Czyli właśnie czerwone wino, białe wino też jak najbardziej. Może ty masz bardziej wyostrzone, wiesz, receptory, wiesz, czuciowe. Ale dobrze, jest wszystko okej, no. Nie jest takie słodkie jak poprzednie. No, ale poprzednie nie było jakoś specjalnie no, słodkie. Nie, ale
takie bardziej było jakoś treściwe, jak mówiłeś. Natomiast to jest treściwe, ale... Ale? Ale czuję więcej goryczki. Może to być też taka delikatna paloność. Tak, to na pewno. To prawidłowo użyłeś, tak. Paloność, jest paloność. Brokracja. Jest to podobnie jak pierwszy, który piliśmy, browar Dwie Wieże. Chociaż nie, przepraszam. Browar Dwie Wieże jest browarem stacjonarnym, czyli ma swoje gary, waży u siebie. Natomiast Brokracja jest browarem kontraktowym, waży w Szczyżycu. To no, tam Małopolska, niedaleko Krakowa. I droga Brokracjo, naprawdę zaskoczyliście mnie tym piwem, ponieważ jak na warszawskim festiwalu piwa u Jerry'ego, Jerry polewał, pozdrawiam cię Jerry, Jerry polewał piwa Brokracji, to one wszystkie generalnie były słodkawe. Wszystkie były słodkawe i mówię, ale ta Brokracja. Idą pod publiczkę po prostu... Brokracja. Brokracja. Nie Prokracja. Nie, nie Prokracja. I wszystko było słodkie, więc jestem bardzo naprawdę rad, że to piwo nie jest słodkie. Nie jest słodkie. Jest naprawdę bardzo treściwe, lekko palone. Dobrze się... Z tą goryczką bym nie przesadzał. Natomiast jest mnóstwo właśnie tych odwinnych nut. Te czerwone owoce tutaj bardzo grają. Bardzo według mnie ta beczka oddała swój charakter. Tak, to jest paloność. To jest taka gorzka czekolada. Może na dłuższą metę być rzeczywiście męczące, jeżeli chodzi o to zbalansowanie, bo ono tak troszkę jest przechylone właśnie w tą stronę paloną. Popatrz, jaki jestem dobrym degustatorem dzisiaj. Co polejesz? To... Szybkim. Ja więcej mówię, więc nie mam czasu pić. Tutaj podobnie jak w sytuacji z browarem Jana, 12 luty 2019 piwo miało swoją datę, czyli co dojrzało. Absolutnie nie zaszkodziło mu. Tak, jest. Tak jak my staliśmy, jesteśmy dojrzałymi w ogóle stworzeniami boskimi. Zapożuj, prawda? No dobrze, tato, to wszystkiego dobrego. Widzimy się na pewno wcześniej niż na 71 urodzinach. Więc dawajcie znać. Może tutaj wiesz, tato. No, jak najbardziej. Będzie coś ciekawego, to z tatą spróbujemy to przetestować. Zapowiadałem się, będę odwiedzał rodzinę, nie tylko w Rutowie, ale tam i w okolicach. Na truskawki, prawda? Święto truskawek. Truskawki. Weselisko mamy też, prawda? Także zapowiada się nieźle, byleby zdrowie było. Tak jest, więc zdrowia w tym wieku życzymy, tak jest. No, pijcie dobre piwo i trzymajcie się w dobrym zdrowiu. To jest najważniejsze, tak? Dobre zdrowie.